Gościem rozmowy jest pan minister Władysław Stasiak, szef Kancelarii Prezydenta. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, chwałem się. Ile pan miał lat, jak pan się dowiedział o zbrodni katyńskiej? Niedużo, kilka. Kto panu powiedział? A rodzice. Rodzice, dziadkowie, może tak. Wydaje mi się, że to było dosyć powszechne. Ale jednocześnie było wiadomo, że no nie jest to taka prawda powszechna i nie jest to prawda oficjalna. Ale z drugiej strony, z dowiedzeniem się o Katyniu, nie miałem kłopotu. I to rzeczywiście jakoś szybko się stało. A konfrontował pan swoją wiedzę? Miał pan okazję konfrontowania tej wiedzy? Poszedł pan do szkoły, a w szkole uczono czegoś innego, czy nie? Uczono, aczkolwiek muszę powiedzieć też, że w mojej szkole tak trochę było to z przymrużonym okiem. Znaczy właściwie może Katyń to nie jest właściwie słowo, nie z przymrużonym okiem, ale jednocześnie dawano do zrozumienia, że no, rzeczywiście coś tam było. Właściwie przez całe moje życie, czy to szkoła podstawowa, liceum, na studiach to już w ogóle nie było problemu pod tym względem, ale zawsze w tle była jakaś taka wiedza, jakieś nie do końca może to dopowiedziane, ale nie spotkałem się... Mówię teraz w szkołach, żeby ktoś oficjalnie zanegował wprost, że w Katyniu zdarzyła się taka zbrodnia. 70 lat po zbrodni katyńskiej, wiemy o niej wszystko, czy nie? Nie wiem wszystkiego. Pomimo tego, że, no właśnie, to jest taki paradoks. Pomimo tego, że większość z nas, tych, którzy urodzili się w PRL-u, słyszało, obiło się o uszy, wielu ludziom było głupio wprost zaprzeczać, to jednocześnie PRL był ufundowany tak naprawdę na kłamstwie katyńskim. Jednym z filarów PRL-u było takie kłamstwo, przemilczenie, oszukanie, jakby zbudowanie alternatywnej rzeczywistości, ale taka potworna niespójność, tak? Czyli jakby życie w fałszu. Wiedzieliśmy o Katyniu, nie wiedzieliśmy o innych miejscach, o chociażby Miednoje czy wielu innych miejscach, gdzie no, w Katyniu zginęło ponad 4 tysiące naszych oficerów, prawie 4,5. Przecież ponad, tak naprawdę to jest ponad 21 tysięcy zabitych oficerów, policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej czy urzędników państwowych, duchownych. Balecy, jesteśmy od Poznania pełnej prawdy. Wiemy już bardzo dużo. Bardzo wiele się wyjaśniło. Znamy ten straszny rozkaz z 5 marca 1940 roku. Wiemy, że został wprost wydany ten rozkaz tak, że trzeba zabić tych ludzi, ponieważ nie rokują żadnej nadziei poprawy, resocjalizacji, że zaciekli wrogowie to są. Że na zimno zdecydowano, że trzeba zamordować tysiące tych ludzi. Ale wciąż nie wiemy wszystkiego. Ale co, gdzie są jeszcze znaki zapytania? Czego powinniśmy się domagać od strony rosyjskiej? Ujawnienia jakich dokumentów? Nazwisk. Nie wszystkie nazwiska znamy, chociaż już bardzo dużo. Nie znamy wszystkich okoliczności, nie znamy tła, kontekstu, więc no, to była mowa o liście białoruskiej, była mowa w ogóle o otwarciu archiwów. No dobrze by było po prostu poszukać w archiwach, popatrzeć, jak to wszystko wyglądało, jak wyglądały decyzje, kto konkretnie wykonywał. Pod tym względem jeszcze wiele rzeczy nie wiemy. Jakie były z tego konsekwencje, skutki, co się stało ze sprawcami tych zbrodni. To są zbrodnie wojenne, zbrodnie ludobójstwa. Więc tak jak zbrodnie nazistowskie zostały wyjaśnione, myślę, że do końca, a pewnie zawsze są jakieś znaki zapytania, ale to wszystko, co najważniejsze, zostało wyjaśnione. Myślę, że w podobny sposób powinna zostać wyjaśniona zbrodnia katyńska, nie tylko dla naszego, nie wiem, komfortu psychicznego, ale żeby zasypać ten wielki rów fałszu. Jeżeli chcemy podważyć takie filary fałszu, na których PRL był ufundowany, no to między innymi też musimy do końca wyjaśnić sprawę kłamstwa katyńskiego, zbudować na prawdzie, zbudować też dobrą relację z Rosją. To tyle jasności mówię, tu ukłon w stronę memoriału rosyjskiego na przykład. To są ludzie, którzy wykonali naprawdę dużą robotę, często ryzykując, często ponosząc bardzo przykre konsekwencje. I dla Europy jest to ważne. Zbrodnia katyńska, ta zbrodnia ludobójstwa powinna być jednym z elementów tożsamości europejskiej. Tak jak młodzi ludzie, a wiem z Izraela na przykład, jeżdżą do Auschwitz, do obozów zagłady, uczyć się swojej przeszłości, swojej tożsamości, to samo powinni robić młodzi Polacy, ale sądzę, że także w ogóle nasi koledzy, partnerzy z innych krajów Unii Europejskiej powinni pamiętać o zbrodni katyńskiej jako elemencie swojej edukacji. A jak powinna być nazwana zbrodnia katyńska? Ludobójstwo. A została tak nazwana przez premiera Donalda Tuska i premiera Putina? Nie została nazwana, ale to ja nie mówię tego w formie pretensji. Myślę, że na drodze, na jakiej jesteśmy, potrzebne są bardzo czytelne znaki. Znaczy, jeżeli mówimy pojednanie, to dobrze, że mówimy pojednanie. Jeżeli mówimy o budowie przyszłości, to też dobrze, że mówimy o budowie przyszłości. Tylko to trzeba budować na jakichś trwałych fundamentach. Na pewno prawdziwych, szczerych. Prawda wyraża się w konkretach.
Ja bym chciał, żeby na tej drodze teraz pojawiło się, no właśnie otwarcie archiwów. Żeby na przykład stanowisko Rosji przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Strasburgu było jasne i czytelne i odzwierciedlało no właśnie potępienie dla zbrodni wojennej, jaką była zbrodnia katyńska, niewątpliwie wyjątkowa zbrodnia. Żeby zostały odtajnione materiały ze śledztwa umorzonego w 2004 roku, no to myślę, że to by były takie czytelne znaki na tej drodze pojednania. I to będzie tak, jeżeli będziemy widzieli, że to postępuje, to znaczy, że dobrze, że robimy postęp na tej drodze, która nas prowadzi do czegoś dobrego. A czy nie jest tak, że ta konkurencja polityczna, która jest w Polsce, dociera też do Lasów Katyńskich? Że i tam jest element tej wyborczej kampanii? Nie sądzę. Nie sądzę. Tak się umawialiśmy zawczasu. Pan premier chciał pojechać wcześniej, spotkać się z panem przed tymi uroczystościami oficjalnymi 10 kwietnia, spotkać się z panem premierem Putinem, ale rozmawialiśmy o tym zawczasu. Wcześniej to uzgadnialiśmy. Mieliśmy taką wiedzę, że pan premier wybiera się wcześniej. Zdecydowanie to mówię. No, Katyń nie jest miejscem, gdzie można prowadzić i w ogóle należałoby myśleć o grze tego rodzaju. Na hasło Katyń wszyscy Polacy po prostu powinni pochylić głowy z szacunkiem i budować przyszłość na tym. Czyli nie będzie to element jakiejkolwiek rozgrywki politycznej? Nie, nie będzie elementu żadnej rozgrywki politycznej. Jadą z panem prezydentem przedstawiciele parlamentu, między innymi przedstawiciele klubu Platformy Obywatelskiej, przedstawiciele klubu SLD, PSL-u, PiS-u, więc wszystkich klubów parlamentarnych razem będą składali hołd ofiarom Katynia. A widzi pan w tym wszystkim, już przechodząc do świata współczesnego, element poprawiania się stosunków polsko-rosyjskich? Chciałbym, żeby tak było. Warto to robić. Warto natomiast też pamiętać o jednym, że Polska musi sama siebie po pierwsze przekonać, i to mówię z pełnym przekonaniem, może tak, że jest krajem podmiotowym, że uczestniczymy na poważnie w Unii Europejskiej, w NATO, że mamy podmiotową rolę. My jesteśmy sporym krajem, który ma swoje problemy, czasem bardzo poważne, ale jednocześnie musi taką rolę odgrywać. I kiedy była rozmowa o tarczy antyrakietowej, to w dużej mierze była to też rozmowa o polskiej podmiotowości. To znaczy, myśmy musieli przekonać partnera rosyjskiego, że mamy takie samo prawo do zawierania bilateralnych umów jak Wielka Brytania, Włochy czy Hiszpania, że nie jesteśmy innym członkiem NATO niż wszyscy pozostali. I jeżeli to zostanie zrozumiane i przyjęte przez partnera rosyjskiego, że Polska jest takim samym członkiem Unii Europejskiej, NATO, jak pozostałe kraje, gra na takich samych zasadach, jest na takich samych warunkach, jest takim samym partnerem jak Włochy, Niemcy, Wielka Brytania, to będzie otwarta droga do dobrych relacji. I ma prawo na przykład dbać o swoje bezpieczeństwo energetyczne, ma prawo mówić o poszerzeniu NATO, że to są rzeczy normalne w normalnych krajach i na tym się powinny opierać zasady normalnego współdziałania. Pan się przysłuchiwał debacie na temat polityki zagranicznej rządu. Prezydenta nie było na tej debacie. Nie było. Nie było prezydenta. Zresztą no, prawdę mówiąc w ogóle sala była dosyć pustawa, łącznie z zapleczem politycznym pana ministra Sikorskiego. No, prawdę mówiąc byłem jednym z nielicznych obecnych podczas wystąpienia pana ministra. Ale ta polityka zagraniczna jest taka nieciekawa? Czy posłowie się nie interesują polityką zagraniczną? No po pierwsze wydaje mi się, że wystąpienie pana ministra było bardzo zbieżne z wystąpieniami. Ja miałem przed sobą teksty z 2009 i 2008 roku. I co więcej, no chyba też niewiele nowego się pojawiło. Trudno, znaczy ja nie mówię teraz w formie pretensji, tylko mówię, że nie było tutaj rzeczy nowych, chociaż z drugiej strony sporo się jednak zmienia. Zmieniła się sytuacja chociażby na Białorusi. Warto by było o tej Białorusi porozmawiać. Tu jest pełna otwartość, też od razu mówię, ze strony prezydenta, kancelarii prezydenta na rozmowę i wszelką współpracę dotyczącą poprawy raz na mniejszości polskiej na Białorusi, ale w ogóle takich relacji z Białorusią, które doprowadzą do przestrzegania praw człowieka. Jest w tej chwili, w tym roku, bardzo poważne pytanie o przyszłość NATO. Nie ma w tej chwili innej gwarancji realnej bezpieczeństwa niż przymierze północnoatlantyckie. A musimy rozmawiać o obecności amerykańskiej w NATO, o tej silnej więzi transatlantyckiej. Musimy rozmawiać o nowej koncepcji strategicznej. Mamy w takiej radzie, która zajmuje się
propozycjami dobrego przedstawiciela, profesora Rotfelda, no ale musi mieć też zaplecze instytucjonalne do tego. Bardzo poważny rok to jest dla decydowania o przyszłości NATO. No jest przyszły rok, to z kolei jest prezydencja. O priorytetach prezydencji owszem pan minister wspomniał, ale niezwykle hasłowo i skrótowo. To już jest czas, kiedy powinna się toczyć bardzo poważna, ogólnokrajowa debata z udziałem, oczywiście no, rząd tutaj nadaje tony, to jest jasne dla wszystkich, ale opozycji, tak naprawdę instytucji pozarządowych, bo to będzie jedno z poważniejszych wyzwań. A kabinet Donalda Tuska zmienił polską politykę zagraniczną, czy nie? Znaczy, ja myślę, że gabinet pana premiera Tuska, i to może nawet nie jest kwestia dyplomacji, ja myślę, że mamy wielu bardzo dobrych dyplomatów, natomiast gabinet pana premiera Tuska chyba nie do końca wierzy w polską podmiotowość. Tak bym to powiedział. I to, że my naprawdę jesteśmy takim samym członkiem Unii Europejskiej i NATO, jak wszyscy pozostali. Że mamy prawo, tak jak mają prawo śródziemnomorskie, czyli na przykład Francja, Włochy, kierowania Unii Europejskiej w stronę Morza Śródziemnego, do Unii Śródziemnomorskiej, tak my mamy prawo mówić o wymiarze wschodnim. Partnerstwo Wschodnie na przykład to niezły pomysł. Tyle tylko, że no, pytanie o rozwinięcie, o zaangażowanie Europy w to przedsięwzięcie. Mówić możemy. Kierunek polityki zagranicznej Ukrainy się zmienił. Jeśli chodzi o Litwę, prezydent Lech Kaczyński był na Litwie w momencie, kiedy parlament litewski przyjął ustawę o nazwiskach, wykluczając pisownię polską z nazwisk. To rzeczywiście niedobra decyzja. Tyle tylko, że proszę pamiętać, co się dzieje w Afryce Północnej. Tam też się dzieją różne rzeczy, raz lepsze, raz gorsze, no ale to właśnie no, bez przesady. To nie jest tak. Proszę zwrócić uwagę na to. Nikt w Unii Europejskiej nie mówi, że skoro, nie wiem, w Algierii coś się dzieje czasem trudniej, czy w Libii, no Libia jest znana i akurat trudno tutaj mówić o pełnej spójności systemu politycznego Libii z Unią Europejską, ale Unia Europejska współpracuje. Proszę mi wskazać głosy, które mówią, no skoro dzieje się tam coś nie tak, to nie współpracujmy. Myślę, że akurat sytuacja naszych wschodnich partnerów, Europejczyków niewątpliwie, jest zgoła taka, zgoła nieporównywalna. Więc warto na to zwracać uwagę, warto być aktywnym, warto wierzyć w to, że jednak sporo możemy. Tylko trzeba być konsekwentnym i wytrwałym. Na przykład projekt Odessa Brody Polski. Warto by się zastanowić, czy Gdańsk. Warto by się zastanowić, czy nie dałoby się go, w cudzysłowie mówiąc, zeuropeizować. Czyli zainteresować Unię Europejską, tak jak projektem Nabucco, swoją drogą dobrze by było go ożywić, gazociągu. Ale to są konkretne przykłady tego, jak można by się angażować w przedsięwzięcia polityczne i gospodarcze. Od 20 lat się nad tym zastanawiamy. Mm-hmm. Odessa, Brody, Płock, Brody, Odessa, gdzie, kto, no, jak troszkę i tak dalej. Troszkę poszło do przodu. Troszkę. Troszkę, tak, to prawda, ale jest teraz moment decyzji. Jest studium wykonalności, jest powołana spółka Sarmatia. Są właściwie przesłanki do tego, żeby podejmować decyzje strategiczne. A czy w przemówieniu premiera Putina pojawił się prawdziwy opis zbrodni katyńskiej, czy nie? Wie pan, ja po pierwsze uważam, że dobrze, że premier Putin był w Katyniu. Nie sądzę, żeby nastąpił natomiast jakiś przełom. Przełomem bym nazwał to, jeżeli nastąpią teraz kolejne działania. I właściwie ja bym raczej się przyglądał temu, co będzie teraz. Nie mówię teraz w sensie, nie wiem, dzisiaj, jutro. Jutro jest bardzo ważny moment, bo jest taka ogólnonarodowa pielgrzymka z prezydentem do Katynia. Ale ja patrzę z perspektywy dni, tygodni, czy nawet miesięcy. Ale nie dłużej. Ale nie dłużej. Jeżeli powrócimy do tych konkretów, jeżeli będzie ta prawda się upowszechniała, jeżeli się pojawi edukacja w Rosji. No dzisiaj słyszymy z badań, że 47% Rosjan uważa, że była to owszem zbrodnia, tyle że niemiecka. No to znaczy, że jeszcze jest bardzo dużo do zrobienia. Jeżeli będzie postęp na tej drodze, to będziemy wtedy mogli powiedzieć, że dzieje się coś rzeczywiście, realnie dobrego. Ale przełom to jest co? Edukacja Rosjan, przyjęcie powszechnie wiedzy o Katyniu przez Rosjan? No, jest, na przykład. I to jest przełom? To jest przełom, ale otwarcie archiwów jest na przykład przełomem. Odtajnienie, konkretne rzeczy, odtajnienie materiałów ze śledztwa z 2004 roku. Zmiana stanowiska przed Europejskim Trybunałem w Strasburgu. To są bardzo konkretne, wymierne rzeczy. No to jeszcze raz wróćmy do tego spotkania premiera Putina i premiera Tuska. Jakie pan ocenia? No, powiem, dobrze, że było. Dobrze, że pan premier Putin był w Katyniu. Każdy hołd dla ofiar zbrodni katyńskiej jest rzeczą ważną i to należy docenić. Natomiast rzeczywiście nie nazwałbym tego przełomem, bo na przełom to myślę, że powinniśmy poczekać wtedy, kiedy zobaczymy te czytelne znaki na drodze pojednania. Wtedy powiem przełom. A to, że w lasach katyńskich premierzy wmurowali kamień węgielny pod budowę cerkwi. Dobrze.
A Kościół katolicki? Myślę, że tam to powinien też przyjść czas, oczywiście. Ale jak to było w tych negocjacjach i przygotowaniu, było porozumienie, to musiało być porozumienie między rządem Polski a rządem Rosji. Z całą pewnością. A nie jest tak, że bierzemy symbolikę rosyjską wtedy i Kościół prawosławny i nie czynimy z miejsca, z Lasów Katyńskich, miejsca zbliżenia choćby dwóch religii, bo to w końcu konflikt polsko-rosyjski to konflikt cywilizacyjny trwający setki lat. Ale wie pan co, w Katyniu to akurat tak się złożyło. Mówię Katyniu jako hasło, bo oczywiście były inne miejsca, znane miejsca kaźni. W Katyniu akurat to tak się złożyło, że zginął naczelny rabin Wojska Polskiego, zginął kapelan grekokatolicki, zginął kapelan prawosławny, którego synowie swoją drogą zginęli, jeden w Powstaniu Warszawskim, drugi w lotach bojowych nad Niemcami. Więc że to był właściwie tak naprawdę to był cios w drugą Rzeczpospolitą. To był wprost taki imperialistyczny, pisał o tym pan profesor Świaniewicz, swoją drogą też no, człowiek ocalony z tej zagłady, że to było tak naprawdę oczyszczenie przedpola pod imperialistyczną ekspansję. Świadek tych zdarzeń, tak to właśnie opisał. To był cios w Rzeczpospolitą Polską, nawet nie konkretnie dlatego, że ci ludzie byli wyznania rzymskokatolickiego, tylko po prostu dlatego, że reprezentowali Rzeczpospolitą. Jutro będzie w Katyniu prezydent Kaczyński, będzie reprezentacja polskiego parlamentu, będzie reprezentacja sił zbrojnych, ale co też bardzo ważne, będzie taka ogólnonarodowa pielgrzymka rodzin katyńskich, jedzie specjalny pociąg, część osób na pokładzie samolotu prezydenckiego. Będą też ludzie młodzi, harcerze, przedstawiciele różnych środowisk, także weteranów. I myślę, będzie też msza święta odprawiana przez biskupa Płoskiego, jako pana księdza biskupa Płoskiego, jako kapelana naczelnego ordynariusza Wojska Polskiego. Więc to będzie msza, która będzie no, honorowała wszystkie, będzie w intencji wszystkich ofiar. Więc obecność będzie tutaj też wyraźnie zaznaczona. Jak powiadam, teraz jest czas realizacji rzeczy ważnych i konkretnych. To powiem jeszcze raz, prawda wyraża się w konkretach. Jeżeli ta prawda wyrazi się w konkretach, to znaczy, że robimy postęp. I bardzo bym chciał, żeby po tych obchodach, które są niezwykle ważne, 70. rocznica, mają niezwykły wymiar dla nas wszystkich, dla Polaków, jeżeli chcemy budować nowoczesność w Polsce, mówimy o modernizacji, bez korzeni tego nigdy nie zrobimy. I to wszyscy dobrze o tym wiedzą, trzeba, żebyśmy się my też tego nauczyli. Więc włóczmy się w Katyniu i patrzmy pilnie, co się zdarzy później, jakie będą tego konsekwencje. Dlatego powiadam, wtedy będziemy mogli mówić o realnym przełomie i budowie czegoś porządnego. A co prezydent powie w Lesie Katyńskim, na grobach Katyńskich? Tego nie mogę wyprzedzać, rzecz jasna. Natomiast to niewątpliwie będzie miało charakter takiego ogólnonarodowego spotkania Polaków nad mogiłami katyńskimi, ale jednocześnie otwartości. Prezydent będzie też honorował odznaczeniami członków memoriału rosyjskiego, bo to są ludzie, którzy od dłuższego czasu, często w bardzo trudnych warunkach, pracowali na rzecz prawdy. Po prostu. Prawda w sprawie Katynia jest jedna. Nie jest tak, że każdy ma swoją prawdę, jak niektórzy próbują mówić, że każdy ma swoją prawdę. Nie. Prawda jest jedna. I to są akurat ludzie niezwykli, Rosjanie, którzy zdecydowali się odkrywać prawdę. Oni też będą uhonorowani, to też jakiś jest element takiego rzeczywistego, realnego pojednania. Ale powiedział pan, że polityka zagraniczna gabinetu Donalda Tuska to tak, jest trochę taka, jakby rząd nie wierzył w podmiotowość. A nie jest to po prostu polityka otwartości, polityka, w której zaczęto słuchać Polski w Unii Europejskiej, w którym poprawiły się stosunki polsko-rosyjskie. Czy nie jest to polityka skuteczna? Powiem panu tak, jako przedstawiciel prezydenta tym razem to mówię, że jesteśmy otwarci na współpracę i będziemy współpracowali. To jest zasadnicze przesłanie. We wszystkich sprawach strategicznych dla Polski, proszę sobie przypomnieć sprawę tarczy antyrakietowej, sytuacji na Białorusi, kiedy prezydent poprosił wręcz pana ministra o pilną rozmowę w tej sprawie, sprawa przyszłości NATO, sprawa polityki wschodniej, sprawa bezpieczeństwa energetycznego. Polską racją stanu jest wręcz ścisła współpraca w tej materii, w tych sprawach. I to jest pierwsze i zasadnicze. I tutaj będziemy współdziałać bez względu na to, z jakich obozów politycznych pochodzimy, bez względu na to, jakie mamy przekonania, ale współpracować trzeba i kropka. Natomiast jeżeli chodzi o pozycję, no to tutaj można mieć chyba odmienne zdanie i pozwolę sobie w takim razie przypomnieć wyłanianie przewodniczącego Rady Unii Europejskiej. Ja nie mówię o osobach w tej chwili,
ale jaki Polska miała wpływ na powołanie przewodniczącego Rady Unii Europejskiej? Jaki miała wpływ na wyłonienie wysokiego przedstawiciela do spraw stosunków zewnętrznych? Jaki Polska miała wpływ na Europejską Służbę Działań Zewnętrznych? To się Polska miała wpływ na wybór przewodniczącego Parlamentu Europejskiego? No tak, ale to jest raczej prestiżowe. To są rzeczy. Oczywiście cieszymy się z tego i popieramy to. To ważne i bardzo miłe jest, że pan przewodniczący Buzek jest przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Komisarz Lewandowski. Natomiast tak jak kolega z Litwy był poprzednio tym komisarzem. Ja mówię teraz o tych rzeczach takich najbardziej krótkich. To ważne rzeczy, oczywiście. Ale to nie twierdzę, że w ogóle Polski nigdzie nie ma i w ogóle w niczym nie uczestniczymy. Tylko mówię teraz o adekwatności. I tej adekwatności do naszego wkładu, naszych możliwości, naszego potencjału. Wydaje mi się, że myślę, że tej adekwatności po prostu nie ma. Jakbyśmy nie do końca wierzyli, że to możemy zrobić, że możemy to śmiało, zdecydowanie rozegrać. Popierając oczywiście pana przewodniczącego Buzka, to bardzo miłe, bardzo dobre. Popierając pana komisarza Lewandowskiego, może warto było zawalczyć o swoją drogą, bardzo dobrą rozmowę mieliśmy ostatnio z panem komisarzem Ettingiem do spraw energetyki, ale może warto było zawalczyć właśnie o tę tekę, o miejsca w strukturach. Jak powiadam, mamy naprawdę dobrych dyplomatów w Polsce. Jest kwestia ich odpowiedniego wykorzystania w strukturach Unii Europejskiej. No i pytanie o solidarność energetyczną. To jest zapisane w traktacie lizbońskim. Wprost, zupełnie. Więc pytanie, jak dzisiaj działamy na rzecz solidarności energetycznej w Unii Europejskiej, chociażby w kontekście Nord Streamu. Który powstaje? No, który powstaje niestety. Prezydent Kaczyński 10 kwietnia będzie w Katyniu, tak. A 9 maja gdzie będzie? 9 maja, ja myślę, że intencja jest taka, żeby być w Moskwie. Dla kilku prostych przyczyn. Otóż w każdym miejscu, w Moskwie, trzeba podkreślać polski wkład w II wojnę światową, bo Katyń właściwie to też jest taki znak naszego niezwykłej ofiary, niezwykłego wkładu w II wojnę światową, ale proszę pamiętać, że trudno wskazać kraj, który na wszystkich frontach tak wiele by z siebie dał w II wojnie światowej. No, swoją drogą, co się później zdarzyło, to jest zgoła inna i mało przyjemna historia, ale Polska była wśród tych, którzy dokonali najwyższy wysiłek. Jeżeli będzie spotkanie w Moskwie, no to oczywiście chcielibyśmy, żeby ten wkład polski był tamże dostrzeżony. No ale jak się tak cofamy, no to nie cofamy. Nikt nie pamięta o Rosji o 17 września, kto z kim był w sojuszu i kto na kogo napadł. To prawda. Że Rosjanie byli po drugiej stronie barykady. To prawda, ale to tym bardziej powinniśmy być w takich miejscach, żeby powiedzieć, że myśmy akurat walczyli od 1 września, że my byliśmy pierwszym krajem, który przeciwstawił się nazizmowi, który nie obawiał się tego. Wiele krajów trudno teraz oceniać. No, różne zdarzały się wybory, ale Polska akurat dokonała wyboru jednoznacznego i była pierwszym krajem, który dokonał tego jednoznacznego wyboru, przedstawił się. Ale prezydent Lech Kaczyński, jak będzie w Moskwie, to nawet nie będzie miał okazji, żeby to powiedzieć. Myślę, że jego obecność będzie też wymowna. To, że będzie polski pododdział, to już jest duży krok do przodu. Polska jednostka wojskowa. Będą Francuzi reprezentowani w sensie wojskowym, Francuzi, Amerykanie, Brytyjczycy, Rosjanie rzecz jasna, no i Polacy. Więc to już myślę, jest spory krok do przodu. Nie było tego w 2005 roku, wtedy, kiedy wizytę składał pan prezydent Kwaśniewski. Będą weterani polscy, kilku, ale są wszelkie przesłanki do tego, żeby poprzez nich pokazać cały przekrój polskiego wkładu w II wojnę światową, bo powinien być ktoś oczywiście spod Lenino, ale także ktoś spod Monte Cassino, ktoś z Powstania Warszawskiego, to jasne. Więc cały przekrój polskiego wkładu w II wojnę światową. A co zrobimy z tym 17 września? Nie zapominajmy i mówmy o nim. Jasne, że tak. Jeżeli budujemy dobrą relację opartą na prawdzie, to mówmy i o Katyniu. Ale to nie my powinniśmy mówić, bo my sobie mówimy to od dawna i tak dalej. W szkole mówiliśmy o tym i w polityce zagranicznej mówimy o tym, ale Rosjanie o tym nie mówią. No to trzeba robić tak i trzeba to poruszać we wszystkich spotkaniach. Trzeba oczekiwać tego, żeby Rosjanie uwzględnili to także w swojej edukacji, w swojej świadomości historycznej. A generał Jaruzelski poleci z prezydentem Lechem Kaczyńskim? Jeżeli będzie się wybierał, to oczywiście, no to tak jak już było deklarowane, no to prezydent... Ale słyszał pan, co mówią posłowie prawicy, że generał Jaruzelski ma rozmaite sprawy w sądzie. Bo wie pan, co jest zasadnicze nieporozumienie. To podróż samolotowa nie jest żadnym aktem ułaskawienia, ani przekreślenia tego, co się zdarzyło.
ani o jotę nie zmienia się ocena działalności pana generała Jaruzelskiego w PRL-u, która jest jednoznacznie negatywna. Ani o jotę to nie zmienia sytuacji takiej, że ma sprawy, przecież to nie jest żadnym aktem ułaskawienia. Chodzi o ludzki gest po prostu, który myślę, no, powinno być nas stać dzisiaj na dokonanie takich gestów i chyba też o to, powiem tak, no, o to się walczyło, żeby można było takie gesty wykonać. Natomiast jedno jest pewne, ani o jotę nie zmieni to oceny działalności generała Jaruzelskiego, ani o jotę nie zmieni to poglądu na to, czym był PRL, czym była działalność PRL-u i co z tego się zdarzyło. To, że mówię, że PRL był oparty na kłamstwie o Katyniu, że był oparty na kłamstwie o 17 września, że tak naprawdę był oparty, fundowany na fałszu, zakłamaniu, manipulacji, no to jest jednoznaczną oceną. Ale prezydent Lech Kaczyński fotografię z generałem Jaruzelskim będzie miał. Być może, ale myślę, że dalece ważniejsze będzie to, jakie będzie przesłanie pana prezydenta. Nie są przewidziane, co prawda, przemówienia i dobrze o tym wiemy, wszystkich tych, którzy będą obecni w Moskwie, ale myślę, dalece ważniejsze jest to, że przesłanie prezydenta, katyńskie przesłanie prezydenta, które wyraża każdego dnia. Przypomnę wystąpienie prezydenta 1 września ubiegłego roku na Westerplatte, kiedy mówił o polskich fundamentach, właśnie o polskiej godności, o polskiej podmiotowości i tego nic absolutnie nie zmieni. To, że odkłamujemy historię, że próbujemy budować, nie próbujemy, zbudujemy polską przyszłość na trwałych, odkłamanych, realnych fundamentach. Zakładam, prawda jest jedna, można manipulować latami, a potem i tak wychodzi na wierzch. Tego też dowodzi Katyń, tego też dowodzi 17 września. Tego nic nie zmieni, nawet przejażdżka samolotem i nic się nie zmieni także w ocenie działalności generała Jaruzelskiego i PRL. A 23 maja, jak napisały piątkowe gazety, prezydent Lech Kaczyński oficjalnie rozpocznie swoją kampanię wyborczą. Coś pan wie na ten temat? Gazety napisały, natomiast wtedy, kiedy prezydent oficjalnie zdeklaruje się i potwierdzi, co i kiedy chce ogłaszać, no to niewątpliwie poinformujemy jak najszybciej. A ten 23 maja to co, jest data ze znakiem zapytania, czy co? Na dzisiaj nie jestem w stanie tego komentować. A kto jest w stanie? Chyba nikt. A jak często pan się widuje z Lechem Kaczyńskim? Często. Codziennie? Codziennie. I jaka atmosfera w Pałacu Prezydenckim? Dobra. A kto wygrał wybory prezydenckie? Jeżeli się prezydent zdecyduje, to myślę, że prezydent Lech Kaczyński. A prezydent jest niezdecydowany? Powiedziałem, jeżeli się zdecyduje. A jest niezdecydowany? Ja wiem, to nie chodzi o łapanie za słowa. Natomiast ja jestem zwolennikiem poglądu, że w takich sprawach powinien się wypowiadać każdy zainteresowany. Ja uważam, że prezydent powinien kandydować. Ale głos w tej sprawie i przesądzenie w tej sprawie należy wyłącznie do prezydenta. A widzi pan sondaże i to, że prezydent nie jest wśród Polaków popularny? Widzę sondaże. Sondaże trzeba... Jaki jest stopień nieufności do prezydenta? Widzę sondaże, jasne. Nie należy zamykać oczu na sondaże. Trzeba je studiować uważnie, doceniać, ale też nie należy ulegać magii sondaży. Ja nie należę do ludzi, którzy odmawiają pokory wobec rzeczywistości. Do rzeczywistości zawsze trzeba podchodzić z pokorą, z jakimś dystansem, nigdy nie przesądzać tego, co się zdarzy. Ale z drugiej strony, kiedy widzę prezydenta w spotkaniach bezpośrednio z mieszkańcami, kiedy widzę, jak jest autentyczny, kiedy odpowiada na pytania ludzi, kiedy nie obawia się wychodzić po prostu do ludzi, no to myślę sobie, że dałby radę. Demokracja to nie są tylko spotkania z ludźmi, przede wszystkim to są spotkania z telewidzami, a tam prezydent nie wypada najlepiej. Myślę, że jeszcze bardzo dużo może się zdarzyć. I to jest pewne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Naszą rozmowę był pan Władysław Stasiak, szef Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej. Dziękuję.